siedzimy sobie z siostrą. Siostra, pomachaj. No. A może lewą ręką, tak będzie fajniej. Tak. Siedzimy sobie nad morzem. Kupiłyśmy sobie takie, jak one się nazywały? Bo już żeśmy zjadły. Kiełbaski, kornetki. Kornetki. Ze serem w środku. Przepyszne. Mamy piwko. Oczywiście 0%. Tutaj jeszcze nam takie rurki zostały. No i tak sobie obserwujemy ostatnie podrygi lata. Tam statek odpływa od mola. O. Zacumował na chwilę. Zabrał pasażerów. I gdzie on będzie jechać, Jola? Do Gdańska, nie? Nie, on pływa chyba. Nie, nie, on stał już tutaj przy molo. To nie do mola, ten statek. Żaglówki pływają. Nie, on był chyba większy ten statek tam. Nie, no większy. No. Patrz, jakie żagluwy. Ruchomy obraz, nie? A my usiadłyśmy sobie na takich leżakach od strony Grand Hotelu. O, przybliżenie zrobiłam. Przykrzywił mi się telefon. No, ten przycumował tam do tego, do mola. Jaki czarno, żółto, bordowo, brązowy z flagą Polski. To do Szwecji płynie? A ja tam wiem, jakie są tam godziny kursów. Tak wygląda na to, na prom. Rejsów. Tam się wyłonił prom, widzicie? Tak mi się wydaje. Od strony Gdańska przypłynął. A może i do Szwecji płynie. Tak mi się zdaje. No możliwe. No ale do Szwecji to płyną w nocy. I przypływają później jakoś tak. Nie, albo po prostu są jakieś takie kursy, nie? Że to nie musi jeden prom płynąć. No kiedyś pewnie. Tak płynęły, ale teraz to i z Gdańska przecież, i z Gdyni. Słuchajcie, moja siostra zastanawia się, ile kosztuje wypożyczenie takiego kosza, widzicie tam? Tego z osłoną. O właśnie, ten biało taki brązowy, nie, to czarny nawet. No i ile kosztuje wypożyczenie takiego właśnie tego leżaka? No ja obstawiam 25 zł leżak. Nie wiem, czy to na godziny, czy na dzień. Czy... A ten kosz obstawiam 65 zł. Ale ja się zapytam i będę znać ceny. No jeżeli będzie to powyżej, no to mocno się zdziwię. Ale no nie jest powiedziane, że się nie zdziwię. Teraz znowu jakaś żaglówka się wyłoniła. Tam, widzicie? O. My też żeśmy spacerowały właśnie brzegiem morza. I moczyłyśmy sobie stopy. W czym? W solance. No a w czym? Musisz tak jak siedzieć, tylko w drugą stronę. Trzeba tyłki trochę inaczej przemieścić, bo już dupska bolą. Ja mam leżka arbuzowego, a ty? Jejku, jaki to jest? A, pomelo. Z tym owocem pomelo. Jeszcze raz rzut na Grand Hotel. Co on powiedział? One second, por favor. Ja pierdolę.
tutaj proszę bardzo nadmorskie ptaczki. Ptaszki, mewy, rybitwy. Oczywiście też dostały od nas małą szamkę. Ja jak coś tam nagrywam, kręcę, to ja nie włączam tej stabilności, bo i kolor jest nienaturalny, on jest przyciemniony, jakiś taki dziwny i mi się to nie podoba. Oczywiście obraz jest mniej poruszony, ale ja wolę kolory naturalne, tak jak się dzieje naprawdę. Posiedzimy z siostrą jeszcze z pół godzinki i będziemy sobie powoli szły do domu, no bo trzeba zrobić jakąś obiadokolację. No, trzeba coś zjeść. Jola, a co na przykład będziemy robić? Jak myślisz? Tam jest jeszcze ten rosół. O, rosół jest, ale taki smaczny rosołek nam wyszedł wczoraj. Jak zobaczę, może kupię pierś. No. Ze szpeclami, czyli z tym makaronem domowym niemieckim. Bardzo dobrze. No, tam jest i mięso, kurczaczek, troszkę wołowinki, pełno włoszczyzny było. O, tak, tak. Rosołek nam wyszedł. Zresztą na, no, siostra gotowała. Hello? No, no, szukają skarbów. Z wykrywaczem metali. Znalazł? Znalazł pieniążek? No proszę. W siatkówkę grają zieloną piłeczką. Ładnie. Teraz selfie se strzelają. O. Teraz kurwa. Tak. Teraz sobie selfie strzelają wszyscy, gdzie popadnie. O. Ale zobacz te fale, jakie baranki fajne, nie? Teraz takie troszkę większe, nie? O, ciułałek idzie. Tak, tak, ciułałek. Ojeny, weź przestań, no. O, tutaj zobacz, ruszył ten piracki statek. No teraz są do Gdańska, nie? Rusza. Tak. Tak, a ten piracki do Gdańska teraz. Zobacz, jaka zawodniczka idzie tutaj do nas. No to już zwijamy się do domku. Idziemy dalej. No właśnie, ruszyłyśmy już w stronę domu. Wyobraźcie sobie, że te leżaki z tym parasolem kosztują do 8 godzin 45 zł. O kosze też pytałam, ale tu akurat ta restauracja nie prowadzi wypożyczalni tych koszy, no to musiałabym zajrzeć tam do tej innej restauracji.
Ale moja siostra mówi, że obstawia, że te kosze stówkę. No i teraz jestem w stanie uwierzyć, że to gdzieś taką stówkę kosztuje. No. I to by było na razie na tyle. No właśnie, tam na tym... Na holu stały takie drzewka. Dlaczego właśnie ich nie ma? Patrz, normalnie tak jakby ludzie nie zauważyli, że ich po prostu zabrakło, nie? Tu właśnie mijamy Grand Hotel. Podobają mi się te balkoniki okwiecone, wypukłe. No i idziemy spacerkiem do domku, ale jeszcze tutaj po drodze chcemy zajść do Aldiego, jeszcze coś tam dokupić. Tu jest kafejka. Codziennie świeże ciasto drożdżowe o godzinie 13. No i przyszedł czas na zupkę. Wcinamy nie rosołek, a pomidorową. Piesek położył się już do snu, a my zaraz będziemy oglądać film na Netflixie. Dobrej nocki wszystkim.